Synowi dla gwiazda w ulicy Grochowskiej, mieszkająca w ulicy Rosała. Macie prawo. Proszę Państwa, jest to uchwała taka kontynuująca uchwała 26 października, bo wtedy w tym roku dokładnie taką uchwałę, tylko Zygmunt się zwrócił do nas, że chcą mieć konsultacje społeczne i no i przeprowadziliśmy dwie konsultacje społeczne z policją, ze strażą miejską i po tych konsultacjach dokładnie te same ustalenia, które zostały 26 czy 3 października głosowano uchwałą, dokładnie to samo zostało przyjęte teraz. Także to jest po prostu tylko uchwała przyjmująca dokładnie to jedno zadanie, tam były trzy zadania. I to jest wniosku o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i uzasadnienie o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, opinii policji, straży miejskiej z Zikitu, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wjazdem ulicą Mursałek, poprawi bezpieczeństwo, ruch i parkowanie na wyżej wymienionych ulicach. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to proszę konsultacje. Było tak, że na... Była szkoła, przedstawiciel szkoły, pani dyrektor, na drugim spotkaniu była pani wicedyrektor, byli mieszkańcy, było też część państwa radnych. No i były podzielone opinie, znaczy szkoła miała swoją opinię, a mieszkańcy w większości mieli inną. Wjazd pasował mieszkańcom bardziej właśnie do sajdu Norwida, że można było w razie czego ze szkoły. A szkoła była, że żeby jednak był dalej tak jak jest, od Norwida do Rusałek, bo tak wszyscy jeździ zawsze. Tak się po prostu przyczyni większość ludzi dochodzących gdzieś do szkoły, no i dyrekcja i nauczyciele. Ale na drugich konsultacjach już była zaproszona policja, straż, przedstawiciel policji od nas komisariatu z drugiego, była pani przewodnicząca. Ten próbował straż miejska, ze szkoły chyba była pani wicedyrektor. Nie, przy drugim spotkaniu było nikogo ze szkoły, a organizowane spotkanie było w szkole. Policja wyraziła, że jednak w Polsce obowiązuje ruch prawostronny i łatwiej dzieci wyrzucać prawymi drzwiami. I że na szczęście nie doszło do żadnego nigdy jakiegoś poważnego wypadku czy potrącenia dzieci czy pieszych, ale przepisami ruchu drogowego lepszy jest ten ruch z Rusałek do Norwida. Poza tym zawsze mówię, w razie czego można objechać Grochowską i z powrotem czy koło, a w drugą stronę niestety już trzeba jechać Wema albo do Dobrodowicza. Straż miejska tak samo powiedziała. MTO powiedziało, że dla nich jest to niezależne, bo oni tak ustawiają sobie trasę. A teraz jest cała ta organizacja zmieniona w związku z śmieciami, także. Bo tam Grzesiek jest na malowo. Tak? Tak. Grzesiek na malowo. Bo teraz te ulice są dwukierunkowe, jest wolne, muszą się mijać. W zimie jest tak, że jak zależy śnieg na jezdni, to po prostu. No, nie odśnieżajemy, są kolejni, jeżeli minąć jest bardzo ciężko. A ruch jednokierunkowy na pewno wszyscy się zgadzają, że musiał być. Tylko kwestia kierunku, z którego wjazdu, przy Rusałek czy z Norwida. I mówię, po tych dwóch konsultacjach społecznych z policją i strażą jednak ustalili wszyscy, że od Rusałek będzie lepiej wjeżdżać, można robić zawsze te dwa koła. Jest to troszkę nadkładanie drogi, bo jak ktoś miał na początku Norwida jechał, to musi teraz przejechać całą Rusałek, prawda? I żeby do domu, ale no mówię, no, argumentem, że rodzice dowożący dzieci do szkoły się przyzwyczaili, ale rok mija, za 4 lata nowi rodzice przecież się nauczą od nowa jeździć, także to jest argument, który po, jak już dzieci nie chodzą do szkoły, jest zbyt istotny. Tak. Wtedy tak, po jednej stronie prawdopodobnie będzie parkowanie, jeżeli wtedy będzie chodnik cały przejeździ, teraz jest problem przejść z wózkiem, czy nawet dwie osoby, bo jest tam też wąski chodnik, że ludzie parkują po połowie auta na chodniku, na jednym, drugim i środkiem auta. Także teraz będzie uporządkowanie, chyba parkowanie z jednej strony, tam gdzie jest mniej bram wjazdowych. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do...